Przyszły w końcu święta. Nie tylko w prawdziwym życiu, ale także w Team Fortress 2. Tylko w Team Fortress 2 to nie są zwykłe święta. Zdają się śnięta. I jako, że nadeszły w końcu te śnięta, mamy 10 skrzyneczek do otwarcia. Prawdopodobnie 10, bo więcej nie chcę otwierać, chcę też mieć pieniądze na święta i ogólnie obie nerki, ale też idzie. No to mamy tutaj takie ładne skrzyneczki. Dobrze, do końca nawet nie wiem, co jest w tych skrzynkach. Słyszałem o przedmioty takie jak Dumble, wiem jak wyglądają. Harry, czy gdzieś był jeszcze... Taki na plecy... Pog. Nie wiem, jak się to kurde tłumaczy, to był Mops. Mops. Na plecy. Więc może otwórzmy pierwszą skrzynkę, zobaczymy czym jest, może będzie szczęście. Co to będzie? Mam nadzieję, że dekorator... Bilet do służby wojennej. To mi się bardzo podoba, a drugą rzeczą jest... Zaczynamy oczywiście najgorzej, jak możemy dostać, prawda? A nie, prawie najgorzej. Ale dostaliśmy Catcher Companiona, czyli takiego... Przedmiot ten jest nawiązaniem do dwóch drużyn baseballowych, Santa Lucia Cardinals i Toronto Blue Jays. Co mogę powiedzieć? No, pamiętamy ostatnio. Ostatnio się bardzo dobrze było. Jeśli ktoś widział, to wie. Jeśli ktoś nie widział, to pokażę teraz. O, mam nadzieję, że wam się podobało, a teraz zobaczymy, co dostajemy w tym unboxingu. Pierwszy był słaby, ale drugi może jest lepszy. Widzę, że nie będzie żadnych specjalnych przedmiotów i dostaliśmy o to, co mówiłem, tego mopsa na plecy. Najżyjal, fajny przedmiot, na pewno jeden z ciekawszych. Ten nasz słodziutki mops jest nawiązaniem do angielskiego określenia piggyback, które oznacza po polsku jazdę na barana. Mamy tutaj, widzicie, skrzynki ubywają w różnych miejscach, nie wiemy gdzie. No to teraz weźmiemy ten klucz i może powiedzmy tą skrzyneczkę. Zobaczymy, co przyniesie nam ta skrzyneczka. O, mamy jakiś przedmiocik, to jest... Bokobrody jakieś. Średni przedmiot, ale coś tutaj mamy. Najgorzej co może być. To jest najgorsze narzędzie w całej grze. Nic z tego nie korzysta, bo nigdy nie przekazuje sobie statystyk kuriozonatora. No jak kupimy kuriozum na rynku, to przepraszam bardzo, no ale tracimy całe statystyki, więc nie będzie takich ludzi, którzy sobie przekażą. A nikomu się nie chce przekazywać z dwóch własnych kuriozonatorów statystyk sobie. No kto jest taki szalony? I mam nadzieję, że to będzie dekorator. Dziękuję. Dziękuję bardzo, dekorator. Dekorator to zawsze świetna rzecz, jaką zawsze chcecie dostać świątecznych skrzynek. Po prostu poprawia humor i sprawia, że jest o wiele lepiej. Nim otworzymy ostatnią skrzynkę, sobie zrobimy przyjrzenie przedmiotów, jakie są. Czyli co dostałem, czego nie dostałem i... Kuriozum, ej, kuriozum, no, przynajmniej tego. Już się miałem wkurzać, dostałem to samo, ale dostałem to w wersji kuriozum. Wiecie co, weźmy te klucze, które są takie samotne na końcu, bo... No co, będą tam siedzieć takie same? Hej... Podejrzewam, że to jest kolejny swetrowy rzecz dla skauta. Kolejny sweterek. Nie, dziękuję. Okropna rzecz. Ten nasz ciepły, świąteczny sweter jest nawiązaniem do tych takich mega brzydkich, świątecznych swetrów. Jakie chyba każdy nas widział. Nie lubię tych takich swetrowych przedmiotów. Ale hej, może ona nie jest taka zła. Takie, no, świąteczny sweter, mam jeden dla Pyro, to ten mam dla skauta, co nie? Otwieramy kolejną, teraz, o, to dwie rzeczy. Dumble. Kuriozum. Oh my god! Świetne trafienie i tam widziałem dekoratora, mignął mi szybko. Jest dekoratorek. Dwa dekoratory, Dumble. Ja jestem jak na razie ukontentowany, może to dużo nie jest mega warte. Nie jest to żadny UNU, nie jest to czerwony przedmiot, ale hej. Dumble jest to taki tradycyjny świąteczny dzwonek, jaki niektórzy wieszają na choinkę. I nie tylko. Nie jest fatalnie. Chyba wykorzystałem całe szczęście na unboxing, ale zobaczymy. Ładny, fajny przedmiot, gogle i kaptur alpinisty albo jakiś snowboardzisty, coś w tym stylu. Świetny przedmiot moim zdaniem. Prawdopodobnie tak. Gambit Commander. Więc jak na razie, Millennial Mercenary, nie wiem co to jest. Podejrzewam, że no Millennial, z Harry. Harry to jest przedmiot, który chciałbym zdobyć bardzo. Breadheada też. Ale zobaczymy, co dostaniemy. Wiecie co, użyjmy tego klucza. Użyjmy tej skrzynki. I co nam przyniesie ta skrzynka? Bo będzie kolejny przedmiot. Wpierw... Co to pakowania? Może komuś zapakuje prezent w tym roku ten zestaw? Kiedyś, jeśli dobrze pamiętam, kiedyś z tego można było korzystać, żeby przedmioty niewymienialne, żeby się nie dało wymienić normalnie, przekazać komuś. Teraz już chyba nie można tak robić. Nie wiem, tak coś kojarzę, nie wiem czy to była plotka. I... O kurwa jebana mać! W końcu wuj okres na pewno wykład już ładnie! Ludzie! To się wydarzyło. Pierwszy raz, mimo że gówniany unusual. O, przepraszam, muszę zrobić screena. Po wydaniu 4800 zł. Nawalone otwierania skrzynek. W końcu osiągnęliśmy unusuala. Gównianego unusuala, ale mamy. Nie wiecie, jakie to jest dla mnie szczęście. Dla mnie jest ten
najszczęśliwszym człowiekiem, ale no, mamy gównianą czapkę, gówniany efekt, no po prostu dwa razy shit tier, ale ja przynajmniej jestem ukontentowany. Co zamówiłem całe życie, jeśli ja dostanę Unusuala, przez siebie wydropionego będę go kochał. Jeszcze bilet. Chyba nie wykorzystaliśmy całego szczęścia. Mogę zobaczyć? Mogę to zbadać? Przepraszam bardzo, ale no musiałem, no. Ja czuję się szczęśliwy. Ja już teraz w tym momencie powinienem zakończyć ten odcinek. Już teraz w tym momencie powinienem wyjść z domu, po prostu, nie wiem, to mi się wydaje, że tak Gabe przyszedł, jebnął mnie, tak jak LeBron James się pytał wanna Sprite Cranberry, to on się zapytał wanna Unusual? Wanna Sprite Cranberry? The answer is clear. Dostałem mordę tym Unusualem. I dostałem. I w końcu po tylu latach dostaję w mordę Unusualem. Teraz już nie ważne co będzie z tej krzyki, ja już jestem szczęśliwy. Dekorator jestem jeszcze bardziej szczęśliwy, hej, co mogę powiedzieć? I świetny przedmiot, o kurde, Jan Paweł II normalnie. Można powiedzieć, że medyk... Dobrze zgadłem, że to dla medyka. Nie, Boże, jakby to powiedzieć? JP2 medykował małe dzieci, no leczył, co nie? Co? I wiem, i mieliśmy przejrzeć przed ostatnią wszystkie te przedmioty. Ja się trochę bardzo podjarałem. Patrzmy, tak możemy przejrzeć. Mamy Breadheada. Kurde, super. Wyobraźcie sobie, to trafi w Unusualu. Mamy... No spoko, taki millennial pompadour, typowa fryzura, może pomalowana na czarno wyglądałaby lepiej, kto wie. Dumbbell. Mamy Pala, który jest dla Heavy'ego, to wiem. Na pewno jest dla Heavy'ego, bo co, bo nie ma bata, chyba że jest Alklas. Kogo jak wydają i Jerowi Paga. Który jest fajny. To jest ten Harry. I przerwałem, bo dałem Jerowi Mopsa, który jest no spoko, ale tutaj mamy Harego. I dostać tego Harego jestem najszczęśliwszym człowiekiem. Nie dostać tego. Zrobić wszystko, tylko nie dostać tego. Może się nawet powtórzyć. Nie. Brzydkie to jest. Kolejna rzecz, której nigdy bym nie chciał dostać. To już widzieliśmy, teraz mamy nawet wybrane. Ten sam motyw, co tam wcześniej. Parka, jakieś inne rzeczy. To jest najgorszy przedmiot, się z niego cieszyłem. Co mogę powiedzieć? Magia świąt. W końcu dostaliśmy Unusuala. Po takim czasie tego nie będzie żadnego następnego przedmiotu, więc będzie kiepsko, co nie? White Whiskers. Kapelusz z wąsami jest nawiązaniem do Mistrza Roshiego, zwanej też polskiej wersji anime Genialnym Żółwiem. Jest to jedna z głównych postaci w mandze i anime Dragon Ball. Nice. W sumie nice. No, ja się podjarałem. Ale wiecie co? Skoro dostaliśmy tego Unusuala, to jedna skrzynka się w sumie nie liczy. No, więc co? Jebnijmy wiaderko na koniec. Dokończmy to, może dobrze, może źle. Następny przedmiot, teraz dostajemy gówno, krokpota. Oczywiście i teraz będzie dekorator. Dekorator. Ten okropnie brzydki przedmiot, nawet kurczę nasza gwiazdka była lepsza, jaką zrobiliśmy na te święta, ma jednak jakąś ciekawą genezę. Jego angielska nazwa, crackpot, oznacza osobę bardzo ekscentryczną lub po prostu głupią. Ja nie mam aż takiego farta, dostałem kolejne bezużyteczne narzędzie, ale się cieszę. Mam nadzieję, że wy się cieszycie moim szczęściem. Spełniłem w końcu swoje marzenia. Teraz... Mniej więcej pojawi wam się prognoza, ile zarobiliśmy. Prognoza, bo mogę tylko pokazać ceny z rynku Steama. Więc co? Ja sam nie wiem. Żegnam się z wami, ja będę dopiero sprawdzał.